Dzień dobry, mamy dzisiaj ostatni poniedziałek marca, 28 marca, godzina 12.40, a to jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal oliowych. Jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie sytuacji technicznej na rynku polskim, to należy stwierdzić, że główne indeksy rynku przy ulicy Książęcej wchodzą w decydującą fazę. Jest to faza, w której będą się ważyły losy trendu rozpoczętego najprawdopodobniej w październiku ubiegłego roku. Otóż na chwilę obecną sekwencja spadkowa, którą widzimy od poziomu historycznych maksimów na indeksie MWIG, na indeksie WIG czy SWIG, a także z poziomu wieloletnich szczytów na indeksie WIG20, bądź też oczywiście historycznych maksimów na indeksie WIG20 Total Return, ma charakter trójfalowy. Ten ruch spadkowy na razie ma charakter trójfalowy, co potencjalnie mogłoby sugerować koniec korekty. Zawsze, gdy widzimy ruch taki trójfalowy, musimy zobaczyć, jaki ruch następuje po tymże ruchu i jak wyglądają pozostałe indeksy. Otóż pozostałe indeksy bazowe na świecie nie mają takiego charakteru, mają klarowny charakter impulsowy, natomiast odreagowanie, które powstało po tym ruchu, ma charakter raczej trójfalowy. Widzimy pierwsze odreagowanie, głęboką korektę i następnie pięć fal wzrostowych, które sugerują, że budujemy obecnie falę C. W związku z powyższym na razie należałoby powiedzieć, że ten ruch trójfalowy nie jest korektą typu A, B, C, tylko raczej z sekwencją fal pierwszych i drugich, czyli 1, 2 i 1, 2. Oczywiście te dwa scenariusze falowe dają nam zupełnie inne perspektywy w średnim i długim terminie. Jeśli jest to sekwencja fal pierwszych i drugich, to fala trzecia w trzeciej powinna być najbardziej częścią przeceny. I w takim też przypadku przecena będzie najprawdopodobniej, czy może być najprawdopodobniej tak dynamiczna, że sprowadziłaby cenę gdzieś w okolice ponownie covidowych dołków. Jeśli jest to sekwencja z kolei trójfalowa, to oczywiście mamy wtedy szansę na pokonanie dotychczasowych maksimów. Po czym będziemy stwierdzić, co dokładnie się dzieje. Na chwilę obecną cena reaguje na potężnym oporze. Jeśli my ten opór przekroczymy, to wtedy szala przechyla się na stronę byków. Na razie jest to według mnie scenariusz podażowy, sekwencja fal pierwszych i drugich. Mamy opór w postaci lokalnych dołków, które teraz funkcjonowały wcześniej jako wsparcie, teraz jako opór. Mamy górne ograniczenie kanału wzrostowego, mamy równość fal w zygzaku wzrostowym. Są też zniesienia Fibonacciego. Jeśli udałoby się bykom przełamać ten opór i wyjść powyżej tego lokalnego szczytu 2260, co by oznaczało również wyjście powyżej 200, na wykresie dziennym, to wtedy najprawdopodobniej będziemy zmierzać na pokonanie tychże maksimów ubiegłorocznych, no i wtedy ta sekwencja spadkowa byłaby sekwencją trójfalową. Natomiast na chwilę obecną cały czas moim zdaniem przewagę ma ten scenariusz podażowy. Zważywszy na to, jak wygląda struktura techniczna rynków amerykańskich, a także niemieckiego DAX-a, w sumie patrząc szerzej, nawet możemy popatrzeć szerzej grupy aktywów ryzykownych, na przykład głównych kryptowalut, możemy stwierdzić, że w tym tygodniu prawdopodobnie zostanie nam udzielona odpowiedź na pytanie, z którą strukturą falową mamy faktycznie do czynienia. Jest to dość prawdopodobne, że w tym tygodniu wrócimy do scenariusza podażowego. Jeśli nie, jeśli byśmy zobaczyli dalsze silne wzrosty, to wtedy niewykluczone, że w kwiecień znowu byłby miesiącem pełnym zieleni. Jeśli chodzi o indeks WIG, to mamy analogiczne struktury, także fala pierwsza, druga, ten sam opór. No i znowu, to są... W przyszłym tygodniu będę mógł się więcej na ten temat wypowiedzieć, że jeśli zobaczymy reakcję podaży, która powróci w okolice szczytu fali A, czyli w przypadku indeksu WIG 62000 punktów, to najprawdopodobniej będzie to oznaczało nie mniej, nie więcej tyle, że prawdopodobnie już w kwietniu powinniśmy sforsować wojenne minima, a następnie zmierzać zdecydowanie niżej. No, takim pierwszym targetem wydają się te dołki z października 2020 roku, kiedy to druga fala COVID-u
była przez rynki dyskontowana. MWIG, SWIG, dość podobnych strukturach falowych, tu też mamy falę pierwszą, drugą. MWIG dodatkowo domknął lukę Bessy na SWIG-u. Także mamy tą sekwencję fal pierwszej i drugiej, więc na razie, pomimo tych dynamicznych odbić, oczywiście na SWIG-u to odbicie jest najbardziej dynamiczne, pomimo tych dynamicznych odbić wcale nie popadałbym w jakiś wielki optymizm, bo na razie te struktury mogą cały czas przemienić się w tą taką dynamiczną strukturę spadkową. Głównym sektorem na rynku, który podpiera tą tezę, jest sektor finansowy. Sektor finansowy z tego względu, że główne spółki bankowe, czyli w ogóle sektor finansowy, oczywiście już Państwu wielokrotnie o tym mówiłem, jest to sektor, który najbardziej waży na rynku, natomiast główne spółki z tego sektora, czyli PKO BP i PKO SA, mają bardzo bearishowe schematy falowe. Jeden i drugi bank od ukształtowania tegorocznych maksimów zbudowały wyraźne pięciofalowe sekwencje spadkowe. Oczywiście pytanie jest, czy ruch korekcyjny już się zakończył, czy jeszcze uda nam się w przypadku na przykład PKO BP domknąć lukę Bessy i powrócić w okolice 43. To jest oczywiście cały czas możliwe. Natomiast po zrealizowaniu tego schematu, czy domknięciu tej luki, czy też nie, bo to nie jest scenariusz obligatoryjny, powinniśmy w tej dynamicznej przecenie korygować się zdecydowanie niżej, bo zakładając nawet, że to będzie nie impuls spadkowy, a prosty zygzak typu ABC, wypadają nam targety spadkowe rzędu 40-50% niżej. W przypadku PKO SA również mamy tą sekwencję pięciofalową, jest odreagowanie, typowe zniesienie Fibonacciego nam zadziałało i to jest też istotne, te pozytywne dywergencje, które były widoczne na oscylatorze technicznym RSI na spółkach finansowych przestały już działać. Dość podobny schemat można wyodrębnić na Aliorze, tu też mamy impuls, także jest trójfalowe odreagowanie, tyle że zawsze Państwu mówię o tym, że takie trójfalowe odreagowanie to jest wstępny sygnał, że być może ruch się zakończył, ale zawsze może być to pierwsza część w podwójnym wzrostowym zygzaku. Jeśli chodzi o wykres godzinowy, to też nie jest jakby rozstrzygający schemat, bo ten schemat teoretycznie może być prostym zygzakiem korekcyjnym, ale równie dobrze można tu wykreślić klina wprowadzającego. Więc możemy spokojnie podejść na 51 i dopiero z tych poziomów zacząć się korygować z perspektywy długoterminowej, nie ma to znaczenia. Bank handlowy z podobnym układem do całej reszty, tu też mamy odreagowanie korekcyjne, zniesienie Fibonacciego, próbujemy domknąć, czy no praktycznie już walor domknął tą lukę Bessy, no i te cztery banki mają wyraźny schemat podażowy. Oczywiście pomijam banki, które w ogóle mają układy mocno bearishowe, jak na przykład Millennium, gdzie po trójce najprawdopodobniej kształtujemy, czy rozpoczęliśmy kształtowanie tej formacji trójkąta, czy też mBank, który zrobił krótką, dosłownie bardzo płytką korektę i powrócił do tego ruchu spadkowego. Dodamy do tego PZU, gdzie też ten sygnał wynikający z pozytywnej dywergencji został zrealizowany. Na godzinówce dodatkowo mamy negatywną dywergencję. Ten spadek ma kształt czy charakter impulsowy i widzimy tu jeszcze formację głowy z ramionami. Więc cały sektor zaczyna się chylić ku scenariuszowi spadkowemu, tyle że tak jak Państwu powiedziałem, jest jeszcze ta szansa odreagowania wyżej na PKO BP. Tu oczywiście znowu jest ten sam schemat co w przypadku Aliora, który Państwu pokazywałem. Tu mamy albo rozszerzającego się wprowadzającego klina, paskudna formacja, żeby na nią grać, albo zwykły zygzak, który by sugerował potencjał jeszcze do przetestowania tych okolic 43 zł. W każdym bądź razie, niezależnie od krótkiego terminu, scenariusze średnioterminowe są już tutaj bardzo klarowne, kontynuacja tej przeceny. No i jeśli sektor bankowy w Polsce miałby zacząć tak się przeceniać, no nie ma możliwości, żeby nie pociągnął za sobą indeksu WIG i WIG20. Cały czas mówię Państwu o tym, że z tego sektora spółką, która jest na moim celowniku, jeśli chodzi o taką pozytywną spółkę, jest XTB. Mamy tutaj bardzo klarowny schemat techniczny. Dynamiczny pięciofalowy impuls z wydłużoną falą piątą. Następnie
Powstała nam trójfalowa korekta, potem był kolejny impuls, pokazywałem to miejsce do kupna jako koniec fali drugiej. Mam dodatkowo odwróconą formację głowy z ramionami, która w trendzie wzrostowym jest formacją kontynuacji Hossy. No i w przypadku XTB prawdopodobna jest kontynuacja wzrostów nawet w okolice 30 zł. Natomiast oczywiście to jest spółka, która będzie korzystać na zmienności. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, im gorzej na rynku, im silniejsza Bessa, tym większość rośnie. Idziemy dalej, sektor technologiczny. No i tutaj mamy przepiękne schematy techniczne, które nam się realizują cały czas na CD Projekcie. Pokazywałem Państwu w przypadku CD Projekta przez wiele, wiele miesięcy tą formację trójkąta. Ta formacja trójkąta zakończyła się informacją o tym, jak Microsoft przejmował Activision Blizzard. No i następnie rozpoczęła nam się przecena. Inwazja na Ukrainę dokwotowała nam ostatnią falę w tym klinie wprowadzającym. I wtedy zasugerowałem, że być może jest to klin i zobaczymy trójfalowe odreagowanie. Valor niezbyt chętnie chciał rozwijać tą falę C wzrostową, natomiast informacja o rozpoczęciu pracy nad czwartą częścią Wiedźmina, o zmianie silnika, to był znowu taki hura optymistyczny wystrzał, coś na wzór informacji z Activision i następnie całe wzrosty zostały praktycznie oddane. I to jest idealne miejsce, to było idealne miejsce do zrealizowania fali drugiej. Zresztą tutaj publikowałem dla Państwa atrakcję dnia, pokazując ten schemat falowy. No i mamy zrealizowany trójfalowy ruch wzrostowy. Naszliśmy na szczyt fali A i jest to potwierdzenie, że to, z czym mieliśmy do czynienia, to była tylko i wyłącznie korekta wzrostowa. W związku z powyższym wkrótce powinna rozpoczynać się spadkowa fala trzecia. Kiedy ta fala się zacznie? Najprawdopodobniej wtedy, gdy technologiczne Nasdaqi powrócą do sekwencji spadkowych. Wzrosty Nasdaqu w perspektywie, tylko tak krótko dopowiem fundamentalnie, w perspektywie wzrostu stóp jest to coś, co w długiej perspektywie nie ma prawa się utrzymać, bo spółki wzrostowe zazwyczaj lepiej outperformują rynek w sytuacji, gdy mamy niskie koszty finansowania. Gdy koszty finansowania nam rosną, czyli rosną stopy, ten sektor powinien się spisywać zdecydowanie gorzej od spółek wartościowych i powinien mieć po prostu problemy. Jeśli Nasdaqi wrócą do ruchu spadkowego, no to CD Projekt powinien szybko zmierzać w stronę 130 zł. Natomiast zważywszy na to, że mamy falę pierwszą, drugą, przed nami jeszcze trzecia, czwarta i piąta fala domykająca całą Bessę, możemy schodzić gdzieś w okolice 90 czy 80 zł. 94 zł to jest miejsce, gdzie wypada typowy zasięg fali trzeciej. Bearishową strukturę można również znaleźć na akcjach Playwaya. Mam tutaj falę A, mamy falę B i falę C, czyli teoretycznie typowe miejsce do zakończenia fali drugiej. Na razie też można zobaczyć, że Valor próbuje budować jakąś formację trójkąta i potencjalnie raz jeszcze testować lokalne maksima, natomiast w dłuższym terminie oczywiście jest to dość bearishowa formacja i powinniśmy również się przeceniać poniżej tegorocznych minimów. W przypadku Ten Square Games zrealizowane zostało odreagowanie, które najprawdopodobniej zbudowało nam dopiero falę A w konsolidacji, ale konsolidacja, która zakończy falę czwartą, zostanie jakby zwieńczona ostatnią nogą spadkową w trendzie. Widzieliśmy dość po konferencji wynikowej dość mocny ruch wzrostowy na 11bicie, no i tym samym chyba w przypadku tej spółki wracamy do tego scenariusza początkowego, czyli scenariusza, który pokazywałem w momencie rozpoczęcia inwazji, że wtedy, gdy testowaliśmy 61,8% zniesienia Fibonacciego fali D, zakończyła nam się fala E kształtująca formację trójkąta. Mamy na razie jedynkę, dwójkę, trójkę. Testujemy ten opór, ale wygląda na to, że ten opór mógłby zostać sforsowany i pewnie na kanwie jakiegoś takiego, nazwijmy to, grę pod Frostpunk 2, moglibyśmy kontynuować ten ruch wzrostowy w stronę nawet 680 zł. W przypadku Allegro, idziemy dalej, w przypadku Allegro mocno zastanawiam się nad schematem, który się kształtuje, gdyż wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobna opcja to jest trójfalowy wzrostowy zygzak, który rozpoczyna nam konsolidację i formację trójkąta. Natomiast dzisiaj przedstawiłem jeszcze drugą hipotezę zakładającą, że ukształtował nam się
impuls wzrostowy. I ta druga hipoteza jest o tyle ciekawa, że Allegro pokazuje, że dotarliśmy do bardzo takiej mocnej strefy oporu, z której powinniśmy się skorygować około 20%. I zarówno w scenariuszu wzrostowym, jak i w scenariuszu spadkowym ta 20% korekta powinna wystąpić. Dopiero po rozwinięciu tego ruchu korekcyjnego i tak naprawdę po tym, jaki będzie charakter tego ruchu wzrostowego, będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, który ze scenariuszy jest bardziej prawdopodobny. Ja trochę bardziej bym obstawiał scenariusz spadkowy. Ten scenariusz dzisiaj w atrakcji dnia pokazywałem głównie dlatego, że jest to oczywiście opcja prowzrostowa, ale ze względu na tą dywergencję i tego klina kończącego i opór, raczej należałoby realizować zyski i poczekać na korektę z ponowieniem trade'u w przypadku tej spółki. Dobra, idziemy dalej. Komarch. Będę pokazywał oczywiście teraz spółki, na których coś się wydarzyło w ostatnim czasie. Na Komarchu sforsowaliśmy górne ograniczenie kanału spadkowego. Najprawdopodobniej ten ruch w tym kanale spadkowym ma charakter impulsu, więc budujemy korektę. A jeśli korektę, to szukamy 50% zniesienia Fibonacciego i 200. To są poziomy okolice 220 zł. No i tam prawdopodobnie to odreagowanie będzie zmierzać. Mówiłem Państwu w zeszłym tygodniu, że czekam na przełamanie tego górnego ograniczenia kanału spadkowego i to jest oczywiście wtedy taki techniczny sygnał kupna. Bardzo ciekawie działo się również na wirtualnej Polsce. Dokładnie został zrealizowany schemat, o którym Państwu mówiłem. Wskazywałem w zeszłym tygodniu, gdy byliśmy po tym odreagowaniu, że czekam na jeszcze jedno poprawienie dołków i zejście w okolice 100 zł, gdzie wypadał nam zasięg przeceny wynikający z tej formacji głowy z ramionami i gdzie mieliśmy 50% zniesienia Fibonacciego. Poprawiając lokalne dno, również finalizowaliśmy klina kończącego. No i faktycznie z okolic 100 zł, nieco wyżej, rozpoczęło się dynamiczne 20% odreagowanie. No i na razie prawdopodobnie będziemy gdzieś testować okolice 130 zł. Trudno jeszcze jednoznacznie powiedzieć, z czym będziemy mieli do czynienia, natomiast ja na razie obstawiam, że to, co się buduje, to jest zygzak wzrostowy, który utworzy nam falę X w większej kombinacji spadkowej. Natomiast trzeba przyznać oczywiście, że od szczytu mamy tendencję trójfalową, więc niewykluczone, że mogliśmy po prostu zakończyć falę drugą i idziemy na historyczne maksima. Taki scenariusz jest również oczywiście możliwy. W przypadku energetyki mamy sporo zamieszania, bo ten impet wzrostowy został wyraźnie wytracony. Pokazywałem tutaj formację trójkąta na PGE, no i być może opcję przetestowania maksimów, natomiast ewidentnie brakuje tej spółce w tym momencie siły do tego, aby ten ruch zrealizować. Tauron z kolei osiągnął strefę 3 zł, 3,15 zł, czyli silną strefę oporu. No i tu jest takie ogromne pytanie, co dalej? Bo w przypadku PGE ten ruch spadkowy ma raczej charakter trójfalowy, natomiast widzieliśmy bardzo silne odreagowanie, no i na razie nam cena umarła. Być może budujemy dopiero większą formację trójkąta, większą konsolidację, natomiast zupełnie inaczej wygląda Tauron, bo Tauron, ten ruch spadkowy raczej należy zaliczyć do typowych ruchów impulsowych, a odreagowanie do typowej trójfalowej korekty. Mamy teraz silne opory i jeśli podaż aktywuje się na tych poziomach i zacznie sprowadzać cenę niżej, to niewykluczone, że całe te lutowo-marcowe silne odreagowanie zostanie zniesione. Enea oczywiście gdzieś zawieszona pomiędzy tymi dwoma spółkami. Być może zakończyła trójfalowe odreagowanie, a być może ten cały ruch konsolidacyjny to formacja trójkąta i wyjdziemy dalej na nowe maksima. Pokazywałem również Państwu w zeszłym tygodniu na 4-godzinówce Zepak. W przypadku tej spółki najprawdopodobniej cały czas kręcimy tego trójkąta, a widzimy, że ta konsolidacja nam się przedłuża. Tym samym z tego trójkąta cały czas mamy szansę wybić się górą w okolice 20,80. I oczywiście po tym ruchu spodziewałbym się wtedy ruchu korekcyjnego, natomiast wyjście górą i powrót oznaczałby ukształtowanie fali pierwszej i to byłby definitywny sygnał, że ten trójfalowy ruch korekcyjny, który Państwu pokazywałem przez ostatnie tygodnie, został zakończony. W przypadku rynku paliw i olejów, no nie ukrywam, że nie mam tutaj teraz jasnych oznak, co dalej się dzieje, bo tak samo ten rynek gwałtownie reagował na inwazję, na możliwość embarga, to poprawiały nam się dyferencjały. Natomiast w przypadku Orlena mamy na razie ruch impulsowy, po którym
następuje nam jakieś odreagowanie. No i to odreagowanie ma gwałtowny charakter, po czym konsolidujemy się w formacji trójkąta. Czy my z tej formacji się wybijemy zdecydowanie wyżej, czy też nie, trudno na razie powiedzieć. Cały czas optowałbym jednak za tą opcją prospaktkową w dłuższym terminie, natomiast w krótkim terminie niewykluczone, że cena spróbuje jeszcze gdzieś w okolice 85 powrócić. Bardziej bullishowo wygląda Lotos, bo na Lotosie, jeśli już, to mamy sekwencję fal pierwszych i drugich. No i na razie ten ruch wzrostowy ma na razie kształt typowo trójfalowy i raczej to się nie zmieni. Mamy dynamiczny ruch wzrostowy, mamy następnie trójfalową konsolidację, czy nawet bardziej poprawnie chyba tak należałoby oznaczyć tą formację trójkąta. I potem mamy pewnie falę pierwszą, drugą, trzecią. No i prawdopodobnie budujemy kolejną formację trójkąta, jeszcze jedno poprawienie maksimów i być może z 61 zł zaczniemy się korygować. Trudno na razie powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne są cały czas te opcje spadkowe na Lotosie i na TKN-ie. W przypadku Pegniga sytuacja jest odwrotna, bo w przypadku Pegniga czekam cały czas na te strefy około 6 zł i z tych poziomów możemy powracać do tendencji wzrostowej. Trójfalowy ruch spadkowy został zakończony. Dynamiczny ruch wzrostowy najprawdopodobniej zapoczątkował z kolei nowy impuls. Na telekomunikacji cały czas bez większych rozstrzygnięć. Bardzo chaotyczny ruch na Orange'u. Na cyfrowym Polsacie się mocno skorygowaliśmy. Cyfrowy Polsat lekko nam odbił, wykorzystując tutaj pozytywną dywergencję, ale w długim terminie cały czas jakby ten ruch nie wygląda zbyt przekonująco na jakiś ruch odwrotny. Raczej kontynuacja spadków. Trochę więcej za to działo się w sektorze budowlanym za sprawą silniejszych ruchów na Budimexie i Airbudzie. No i najpierw pokażę Państwu Budimex, który dokładnie nam zareagował na tym wsparciu, które ostatnio określiłem. Mieliśmy tu wsparcie, na które składała nam się 200-tygodniowa średnia krocząca, zniesienia Fibonacciego, psychologiczny poziom 200 zł, także dolne ograniczenie kanału spadkowego, czy też tego klina czerwonego spadkowego i jeszcze pozytywna dywergencja. I wtedy, jak pokazywałem Państwu ten schemat, mówiłem o dwóch opcjach. Po pierwsze, w długim terminie jest to zła wiadomość, bo to oznacza, że od tego szczytu mamy ukształtowany impuls spadkowy, czyli początek większej struktury spadkowej. Ale w krótkim terminie to była wiadomość pozytywna, bo oznaczała możliwość odreagowania nawet o 30-40%. No i faktycznie Budimex mocno odreagował z tych poziomów, z tych okolic 200 zł już odbił, przeszło 30%, no i może kontynuować ten ruch wzrostowy. Natomiast przypominam, że to jest oczywiście zagranie tylko spekulacyjne, bo obecnie portfelowo w długim terminie nie wygląda to dobrze. Jeśli chodzi o Airbud, mamy prawdopodobnie zakończoną pięciofalową tendencję spadkową na Airbudzie, która zbudowała nam pierwszą nogę w większej przecenie. W dłuższym terminie będziemy schodzić prawdopodobnie mocniej poniżej 30 zł, natomiast na razie rozwijamy odreagowanie i mamy tutaj szansę na jakąś trójfalową sekwencję wzrostową. Natomiast oczywiście jest to bardzo spekulacyjny walor, więc jeśli już, to ja bym poczekał miejsce na ponowny resell niż podbieranie pozycji długich. Oczywiście no, pytanie, czy jesteśmy w stanie to efektywnie zrealizować za pomocą jakiegokolwiek instrumentu. Natomiast mamy tu wyraźne odwrócenie trendu w przypadku Airbudu. No i to zagranie prowzrostowe no, ma jakiś zalążek impulsowy, natomiast jest mała też płynność. Choć trzeba przyznać, że ten ruch dość mocny był ze względu na oczywiście niską bazę, bo mamy 12-złotowe odreagowanie, to jest przeszło 30% odreagowania. Natomiast po zakończeniu oczywiście fali B wracamy do ruchu spadkowego, bo ta tendencja spadkowa najprawdopodobniej się jeszcze nie zakończyła. Ciekawie dzieje się na azotach, bo za sprawą oczywiście programów rządowych azoty gwałtownie zyskały na wartości. No i są w takim miejscu typowym do finalizacji tego pomarańczowego klina wprowadzającego. Dodatkowo jest to potencjalne miejsce, gdzie może nam się kształtować linia szyi w takiej długoterminowej odwróconej formacji głowy z ramionami. Jeśli tak, to zarówno formacja klina, jak i formacja ORGR wskazuje na możliwość rozwinięcia ruchu korekcyjnego. Dla mnie
Od strony analizy technicznej należałoby na to popatrzeć w ten sposób. Grupa Azoty zrobiła target, który miała zrobić, czyli osiągnęła 42 zł. Jest to miejsce do realizacji zysków, a następnie poczekamy na to, czy ten scenariusz spadkowy się rozwinie, czy jednak zaczniemy podążać mocniej w kierunku północnym. W przypadku deweloperki pokazywałem Państwu dom development i możliwość rozwinięcia odreagowania, natomiast ewidentnie mocy tutaj nie ma. Być może fala B zbudowała formację trójkąta. W sumie byłaby to dobra wiadomość, bo to by jeszcze jakby wzmocniło ten schemat prospadkowy. Więc mamy szansę na rozwinięcie jeszcze jakiejś nogi wzrostowej. Natomiast oczywiście w długim terminie jest to bardzo wyraźny impuls spadkowy. No i po korekcie pewnie przecena będzie kontynuowana na dom development. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, tutaj najbardziej bym się skupił na Neuce, bo na pozostałych ruchach, na pozostałych walorach te ruchy były dość takie zmienne, gwałtowne w dwie strony. Najpierw mieliśmy silną panikę, potem silne odreagowania na pozytywnych dywergencjach. Natomiast w przypadku Neuki mamy powrót do przełamanej dwusetki, zniesienie Fibonacciego i wcześniejszy ruch spadkowy można zaklasyfikować jako formację klina wprowadzającego. Co to oznacza? Oznacza to możliwość rozwinięcia kolejnej nogi spadkowej. No i przypominam, że w długim terminie Neuka może się korygować nawet do okolic 300 zł, gdzie wypada nam zasięg przeceny wynikający z wydłużonych fal piątych. OK, przechodzimy teraz do analizy poszczególnych indeksów giełdowych, inaczej spółek, które nie zostały zaklasyfikowane według poszczególnej branży. Więc oczywiście tradycyjnie WIG20 i rozpoczynamy od KGHM-u. No i w przypadku KGHM-u cały czas mamy nierozstrzygniętą sytuację na miedzi. Teoretycznie miedź mogła rozpocząć pewną tendencję spadkową i odreagować. No i w przypadku KGHM-u mamy taki sam schemat. Na wykresie godzinowym trzeba zauważyć ten trójfalowy ruch spadkowy. Co on oznacza? On oznacza, że albo budujemy formację trójkąta, z której raz jeszcze poprawimy te lokalne maksima, albo zbudowaliśmy falę pierwszą i budujemy falę drugą jako wydłużoną, nieregularną korektę płaską. To, czy jest to wydłużona, nieregularna korekta płaska, okaże się tylko wtedy, jeśli byśmy zobaczyli z obecnych poziomów taki silny, dynamiczny ruch spadkowy. Wtedy moglibyśmy powiedzieć, że tak, to faktycznie była nieregularna, wydłużona korekta płaska. Z perspektywy średnioterminowej nie ma to znaczenia. Finalizujemy falę B. Oczywiście pytanie, czy ona już się zakończyła, czy cena raz jeszcze spróbuje przebić 190, okolice 194 zł. Jakby też się to stało, to będzie oczywiście negatywna dywergencja na wykresie dziennym i jeszcze lepszy pretekst do otwierania pozycji krótkich. W przypadku JSW wybiliśmy się górą z formacji trójkąta, którą Państwu pokazywałem, i z okolic tych 63-64 zł. Udało się rozwinąć 20% ruch wzrostowy. Walor cały czas pnie się na północ, no i powinniśmy zmierzać w stronę 84. Sforsowanie 84 będzie oznaczać też zbudowanie takiej bardzo ładnej dywergencji na tej 4-godzinówce i to będzie oczywiście sygnał do odwrotu. Na razie wszystko jakby zgodnie z planem, więc po 84 jest to miejsce do zamknięcia pozycji. Przepięknie wygląda Eurocash i zacznijmy właśnie może od godzinówki na Eurocashu, a potem, albo może inaczej, należałoby rozpocząć od długiego terminu. W przypadku Eurocashu pokazywałem Państwu przez długi czas tą formację spadkową, czyli pięciofalowy impuls spadkowy i dodatkowo fala piąta miała formację klina. W momencie, gdy byliśmy w okolicach 11 zł, mówiłem o tym, że potrzebujemy przebić dołek fali C, gdzieś skorygować się do 9,50, zbudować pozytywną dywergencję na RSI i dotknąć dolne ograniczenia tychże kanałów czy klinów spadkowych. Tak też się stało i nastąpiło gwałtowne odwrócenie trendu. Zresztą publikowałem też atrakcje dnia pokazujące możliwość tego odreagowania. Jeśli zakończyliśmy cały pięciofalowy impuls, no to rozwijamy ruch korekcyjny i ten ruch korekcyjny co najmniej, i to jeszcze raz podkreślam, on co najmniej powinien zmierzać w stronę 25 zł, czyli drugie tyle, co mamy teraz. No i ten ruch oczywiście, patrząc na to, że fala pierwsza trwała nam prawie 10 lat, czy ta pierwsza sekwencja spadkowa, to ten ruch korekcyjny również nam powinien potrwać co najmniej kilkanaście miesięcy. No i przechodząc teraz na wykres godzinowy.
Doskonale na tym wykresie godzinowym, czy jeśli weźmiemy sobie wykres czterogodzinowy, też to oczywiście będzie widoczne. Ja może zostanę na godzinówce. Na tym wykresie godzinowym mamy ewidentnie falę pierwszą, trójfalowy ruch spadkowy, falę drugą, falę trzecią i tu oczywiście po wynikach była ta luka Hossy, formacja trójkąta i kolejny pięciofalowy ruch wzrostowy. Tym samym ten impuls, który powstał, jest on potwierdzeniem, że doszło nam do odwrócenia tego długoterminowego ruchu spadkowego. Tyle, że po impulsie w fali pierwszej właśnie to jest zawsze niewdzięczne, gdy nam się odwracają trendy, bo gdy dochodzi do odwrócenia trendu, to mamy taką sytuację, że powstaje nam fala druga. Po tej dynamicznej zawsze fali pierwszej, która nam odwraca trend, powstaje nam fala druga i fala druga zazwyczaj zabiera nam co najmniej połowę wcześniejszych zdobyczy, jeśli nie trochę więcej. Tym bardziej, że możemy tutaj jeszcze gołym okiem sobie wyodrębnić formację RGR na Eurocashu. No i jak dla mnie rozpoczyna się trójfalowa korekta. No i jak ta korekta powinna być głęboka? Zazwyczaj patrzymy na zniesienia Fibonacciego. Fala druga powinna zmierzać, to jest takie dobre miejsce, te 10.70, to są takie minima, bo mamy 50% zniesienia Fibonacciego, początek konsolidacji, czy też fali czwartej, no i mam dodatkowo tutaj początek tej luki Hossy i jeszcze 200-godzinową średnią kroczącą. Więc 10.70, czyli 2 zł niżej, to jest taki minimalny target przeceny, ale równie dobrze możemy zmierzać w stronę 10, czy nawet 9.70 na domknięcie luki Hossy. Podsumowując, ja oczywiście będę czekał na rozwinięcie całego ruchu korekcyjnego. Na chwilę obecną obecne poziomy cenowe są jak najlepszym miejscem do realizacji zysku. Czekamy na ruch korekcyjny i ta strefa 10.70, 9.70 będzie strefą do długoterminowej akumulacji z targetem wzrostowym na ponad 100%. Ok, idziemy dalej. Dino i LPP. W przypadku Dino ruch, który się nam kształtuje, jest ruchem trójfalowym. Przynajmniej tak to na razie wygląda. Fala A, fala B, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Mówiłem Państwu o tym, jak powstał ten trójfalowy ruch spadkowy, po czym zobaczyliśmy korektę i spadek. Mówiłem o tym, że najprawdopodobniej rozwija nam się korekta płaska, która zbuduje nam pierwszą część kombinacji. Ta korekta oczywiście płaska była regularna, wydłużona. Regularność oczywiście to jest rzadkość w przypadku korekt płaskich, ale była wydłużona. Powstała nam pewnie fala W i teraz korygujemy się w ramach fali X. Natomiast w długim terminie jest tutaj ryzyko powrotu poniżej 240 zł. Następny walor LPP w przypadku tejże spółki. Jesteśmy bardzo blisko zakończenia układu spadkowego. No i to jest też niesamowicie ciekawy wariant falowy, bo mamy bardzo taki wyraźny, brutalny wręcz impuls spadkowy z luką bez w środkowej części fali trzeciej. Oczywiście powstała pozytywna dywergencja w okolicach 8200, pokazywałem miejsce do odreagowania. Ta pozytywna dywergencja, koniec piątki, był to sygnał do rozpoczęcia odreagowania. No i to odreagowanie zmierza powolutku w okolice 11700, 11800. To jest optymalne miejsce do zakończenia ruchu, gdyż mamy tam równość fal, mamy 50% zniesienia Fibonacciego, wracamy do oporu, wracamy do luki Bessy, no i prawdopodobnie również ten pozytywny sygnał wynikający z RSI by się wyczerpał, w sensie ten sygnał już się wyczerpał, bo już byliśmy powyżej 50. Na wykresie godzinowym mamy falę A, mamy falę B, a następnie mamy jedynkę, dwójkę, prawdopodobnie trójkę, czwórkę. No i pytanie, czy to już jest koniec ruchu 11400, czy jeszcze podejdziemy nieco wyżej? W każdym razie tego potencjału wzrostu niedużo nam zostało. No i po zakończeniu tej fali B będziemy wracać do tendencji spadkowej i będziemy spadać grubo poniżej 7000 zł. W przypadku MWIG-u to, co warto pokazać, ta pozytywna dywergencja budowana przez kilka tygodni, czyli przez ten cały ruch spadkowy, została już zrealizowana. Jesteśmy powyżej 50. No i mamy tak naprawdę szansę na to, że zbudowała nam się fala czwarta, bo mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, ta dynamiczna przecena to jest trójka, trójfalowe odreagowanie, potencjalnie fala czwarta, zwłaszcza, że ciekawe tutaj, do ciekawych poziomów doszliśmy, odwróciliśmy się impulsowo, no i ten ruch wzrostowy znowu ma charakter trzech fal. Być może fala czwarta się jeszcze nie zakończyła, być może fala czwarta zbuduje większą konsolidację, formację trójkąta, ale równie dobrze może być to formacja zygzak
W jednym i drugiej opcji, czyli większej konsolidacji formacji trójkąta i zygzaku, powinniśmy zmierzać na południe. No i powinniśmy zmierzać zdecydowanie poniżej dołka fali trzeciej, poniżej 45 zł, zwłaszcza, że ta pozytywna dywergencja przestała na CCC obowiązywać. W przypadku FAMUR-u zwracam tutaj uwagę również na ten niebezpieczny układ falowy, czyli potencjalnie fala pierwsza, druga, pierwsza, druga. Znowu mamy spadek impulsowy, trójfalowe odreagowanie, potężna formacja głowy z ramionami. No i niewykluczone, że FAMUR wróci poniżej 2,20, a jeśli tak, to będzie się kierował poniżej dołków covidowych. Intercars no, wygląda technicznie okropnie, w sensie wygląda jak perfekcyjny układ na sell. I to jest pytanie, czy jest to koniec trendu na całym automotive. Mamy formację trójkąta, z której wybiliśmy się górą. Formacje trójkąta zazwyczaj informują nas o tym, że przed nami ostatnia sekwencja wzrostowa w trendzie. Czyżby to była już ostatnia sekwencja, ta fala piąta? Następnie powstał nam klin wprowadzający, czyli jest impuls odwrotny. Sforsowaliśmy 200, ok, teraz jesteśmy lekko nad nią, ale sforsowaliśmy 200, sforsowaliśmy linię trendu i nie mamy formacji RGR. Wszystko, co trzeba do odwrócenia tendencji wzrostowej. Zwłaszcza, że oczywiście na tych większych interwałach możemy jeszcze sobie tutaj negatywne dywergencje na RSI wykreślić. Więc hipoteza jest taka, że zakończyliśmy hossę na automotive. Mamy falę pierwszą, mamy falę drugą. Hipoteza zostanie potwierdzona wtedy, jeśli niedźwiedzie sprowadzą cenę znowu w okolice 390 zł i uda im się ten poziom przełamać. Wtedy to przecena co najmniej będzie zmierzać do 300 zł, a najprawdopodobniej jeszcze niżej. Odmierzmy sobie jeszcze typową zależność falową. Gdzieś w stronę 290, może nawet 260 zł. Czyli stoimy teoretycznie przed dużym tąpnięciem na tymże segmencie. No i podobny scenariusz możemy rozpatrzyć na autopartnerze. Tu też mamy tą formację RGR. Też złamaliśmy linię trendu. Teraz ta linia trendu działa nam jako opór, bo do niej powróciliśmy. Mamy falę pierwszą, mamy trójfalowe odreagowanie jako falę drugą. Jeśli przebijemy okolice 12,80, to zaczniemy bardzo taki silny i wyraźny ruch korekcyjny. Przepraszam Państwa. Idziemy dalej. Kolejna spółka, Kernel, pięknie zrealizowała odreagowanie, które tutaj nakreśliłem. Mieliśmy pozytywną dywergencję, mieliśmy również formację klina. Doszliśmy do początku luki Hossy i dla mnie to tyle. Ja na chwilę obecną nie będę tutaj nic więcej Państwu pokazywał, jeśli chodzi o Kernel. Mieliśmy bardzo ładny układ do spekulacyjnego odreagowania, bo był to clean, była dywergencja, próba domknięcia luki Bessy, oczywiście nie Hossy, powiedziałem chyba Hossy przed chwilą, oczywiście Bessy. Próba do domknięcia lub chociaż powrotu, ruch został zrealizowany, jak dla mnie trade zamknięty. W przypadku grupy Kęty mieliśmy silną ostatnią reakcję wzrostową na pozytywne wyniki. No i to jest duże pytanie. Czy mamy do czynienia z falą pierwszą i trójfalową korektą spadkową, która mogła się zakończyć? Być może tak. Na godzinówce ten odwrót jakoś specjalnie nie wygląda na razie impulsowo. Więc będę się przyglądał, czy pojawi się dalsza słabość. Oczywiście poniżej poziomu 520 powraca nam ta silna tendencja spadkowa w wykonaniu tejże spółki. Widzimy także odreagowanie na Bogdance. Pokazywałem taki oto schemat w zeszłym tygodniu na Bogdance. Oczywiście teraz go trzeba nieco skorygować. Mamy formację RGR, która jest budowana. Mamy tutaj formację spadkową, w sensie powstał nam klin wprowadzający, ten pomarańczowy klin wprowadzający. Ja do tej pory pokazałem takie odreagowanie, teraz widzimy, że odreagowanie ma inny charakter. Najprawdopodobniej mamy tutaj formację trójkąta w ramach fali B, czyli należałoby tą falę B przesunąć. No i pewnie tutaj jest formacja trójkąta, dokładnie, tam dołki się nie przebiły, czyli mamy falę B. Zbudowaliśmy, czy budujemy falę C, no i z tej formacji kontynuacja przeceny. Być może jeszcze podejdziemy nieco wyżej, choć tak naprawdę dołek fali drugiej został już zrealizowany, więc ładne trójfalowe odreagowanie. No i w perspektywie, myślę, kolejnego miesiąca, dwóch, Bogdanka powinna testować 45 zł, a następnie zacząć się mocniej przeceniać.
Dobra, jeśli chodzi o MWIG 40, to tyle. Przejdziemy teraz sobie do SWIG-u. Cały czas jest pozytywna tendencja na steleksporcie, natomiast ta pozytywna dywergencja, która jest tutaj zaobserwowana, ona już została zrealizowana, więc jeśli mamy faktycznie dalej rosnąć, to potrzebujemy pozytywnej dynamiki, mówiąc kolokwialnie, żeby ta tendencja wzrostowa nam tak nie zdechła na takim trójfalowym, prostym odreagowaniu. Stale eksport będzie się zbliżać do tego oporu w postaci górnego ograniczenia kanału wzrostowego i 200 na wykresie dziennym. Więc jeśli uda nam się przebić przez te poziomy, mamy wtedy szansę rozwinąć ten ruch wzrostowy na nowe maksima. Toja powróciła do przełamanej linii szyi. Mam tutaj bardzo ładną formację RGR. Najprawdopodobniej jedynka, dwójka i możemy się mocniej przeceniać. ASBIS poprawił lokalne maksimum. Pokazywałem Państwu ASBIS ostatnio. Jak dla mnie w przypadku ASBIS-u, no właśnie, zobaczmy na wykres godzinowy. Zostało poprawione lokalne maksimum. No tak naprawdę na chwilę obecną możemy sobie tutaj wyróżnić podwójnego wzrostowego zygzaka. Próbowaliśmy przynajmniej częściowo domknąć tą lukę Bessy. Natomiast moim zdaniem to jest cały czas dobre miejsce na zrealizowanie fali czwartej i powrót tendencji spadkowej na tymże walorze. Nawet jeśli będziemy się upierać, że to jest jakiś tam impuls, nie wiem, na przykład fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, nawet jeśli jest to impuls wzrostowy i spadki już się zakończyły, w co ja osobiście nie wierzę, ale nawet jeśli, no to po fali pierwszej potrzebujemy korekty na 61,8, tak? Czyli z 20% korekty na ASBIS-ie, jak nic nam tutaj pasuje. A Astarta również ładnie zrealizowała ten ruch wzrostowy, domknęła lukę Bessy i ja tak samo jak w przypadku Kernela. Trade zrealizowany i będę obserwował dalej, co się na w przypadku tego waloru dzieje. Natomiast Alumetal, formacja trójkąta, ta jedna z hipotez się tutaj sprawdziła. Poprawiliśmy maksimum. No oczywiście to jest piękne takie skupisko do tego, aby walor się cofnął i zbudował taką ogromną formację RGR, ale może za kilka tygodni czy kilka miesięcy na ten temat porozmawiamy. Rainbow nam powrócił do przełamanego ramienia trójkąta. Bardzo ładnie to wygląda na falę, a zakończoną formację trójkąta, no i rozpoczęcie impulsu spadkowego 1, 2, no i spadamy potem trójką, czwórką, piątką, pewnie gdzieś w okolice 15-20 zł. Jak dla mnie na razie Rainbow Tour w układzie podażowym, a ta ewentualnie strefa, którą Państwu pokazuję, będzie ciekawą strefą do akumulacji. Na koniec dwie mniejsze spółki, Polimex i Rafaco. W przypadku Polimexu trójfarowe odreagowanie, które Państwu pokazałem, zostało zrealizowane. Mamy silne opory, więc niewykluczone, że wracamy do tendencji spadkowej na Polimexie, czyli jak dla mnie realizacja zysków. A w przypadku Rafaco mamy trójfalowy ruch spadkowy, który ładnie nam się zatrzymał na wsparciu i próbujemy rozwinąć kolejną sekwencję wzrostową, więc Rafaco jakaś relatywna siła w najbliższych tygodniach może nam się pojawić. Oczywiście podsumowując już dzisiejszy webinar, dużo będzie zależało od tego, jak zachowają się rynki bazowe. Nasza relatywna teraz siła i odreagowanie w związku z dyskontowaniem zakończenia wojny, bardziej może nie zakończenia, ale po prostu przyzwyczajeniem się rynków do obecnej sytuacji za naszą wschodnią granicą, może nie mieć tyle na znaczeniu, jeśli zadzieje się coś większego na rynkach bazowych. Te pozycjonują się bardzo ciekawie, no i wkrótce możemy zobaczyć zdecydowanie większą zmienność, więc zachęcam do drugiego webinaru, aby zobaczyć, czy przygotować się na to, co może nas czekać w najbliższych tygodniach. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w przyszłym tygodniu.